ogłoszenia parafialne, wiekonacze, decyzjalne. Kurnia metropolitarna łódzka przypomina, że dnia 15 marca zakończy się możliwość wypełniania ankiety związanej z synodem archidiecezji łódzkiej. Jest to ankieta internetowa, jest całkowicie anonimowa. Znajduje się ona na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej www.archidiecezja.pl. Trzeba tylko zalogować, czy nie zalogować, tylko wejść na stronę. I taką ankietę wypełnić zachęcamy, bo tylko do 15 marca. Dziś o 17.30 nabożeństwo adoracyjne. Jutro święto świętego Kazimierza Królewicza, czwarty dzień miesiąca. Zapraszamy zatem na apel jasnogórski o 21.00. Ten apel poprowadzi rektor naszego seminarium duchownego, ksiądz Sławomir Sosnowski. Rektorek chyba jest dopiero od roku. To jest nasz parafianin. Pochodzi z tej parafii, dlatego warto przyjść. Ja tu jestem trzeci obok parafii. Chyba tylko raz ten ksiądz był, więc jest taka okazja teraz na 3 lata, żeby zobaczyć kapłana pochodzącego z tej parafii, który jest teraz rektorem i wychowuje kleryków. W środę, Popielec, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte tego dnia będą sprawowane według stałego porządku. Na mszy świętej będzie obrzęd posypania go popiołem. Pamiętajmy, że obowiązuje każdego katolika tego dnia post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do syta od 18 do 60 roku życia. Także ktoś ma mniej czy więcej, nie jest to pod karą czego ciężkiego. Zapraszamy wszystkich też do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, które będą sprawowane w piątki. Droga krzyżowa dla dzieci będzie o 17.30, dla młodzieży i dorosłych o godzinie 18.30 oraz w niedzielę do szkierzałek o 17.15. Także dzieci zapraszam na 17.30, o 17.00 msza święta. Ta droga krzyżowa, która będzie poprowadzona przez rodziny z domowego kościoła naszej parafii i nie tylko, także zapraszamy dzieci na te pół godzinki wspólnej modlitwy. W czwartek o 18.00 modlimy się intencje powołań kapłańskich, zakonnych, szczególnie z naszej parafii. W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się mszą o 10.00 i potrwa do godziny 14.30. Prowadzona jak zwykle przez wspólnotę Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. W niedzielę za tydzień rozpoczniemy też kurs przedmałżeński w naszej parafii. Zapraszamy wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie połączone z zapisami. Będzie o godzinie 16.00 w salce na plebanii. Za tydzień praca inwestycyjna, moi drodzy. Koszt wyłożenia schodów kamieniem granitowym to koszt około 40 tysięcy złotych. Kamień i robocizna. Przypominamy, że kamień już został zakupiony. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie i już za nim bardzo serdecznie dziękujemy. Niedługo już będzie można otworzyć te górne drzwi, bo robi się trochę cieplej, no i te schody będą już, mamy nadzieję, wykończone i będzie pięknie. To tyle z naszych ogłoszeń. Za zmarły modlimy się na koniec. Teraz poproszę Gabrysię, która miała imieniny.